czterema literami A, tu jest taki zarys tej nazwy. Rozumiem, nie każdy musi wiedzieć, naprawdę, to nie jest jakaś wiedza, nie wiem, niezbędna do życia. Natomiast to są spore pieniądze do wygrania, duże pieniądze możliwe do wygrania. I jakaś taka też może być duma tak naprawdę, także brawa dla kogoś, kto kojarzy tę nazwę. Tak, bo to nie jest proste. Jest tylko jedno państwo wśród prawie 200 nazw, które ma te cztery litery A. Także pochwal się, jeśli odgadłeś, zapraszam serdecznie. 1,5 minuty. Nie chcemy dłużej czekać, głównie dlatego, że nie jestem pewna, czy ktoś w ogóle to odgadł, więc teraz chciałabym to zakończyć i już grać gry, które myślę, że prędzej czy później ktoś da radę zrobić, a tu nie jestem pewna. Nie wiem, gdyby to nie był poniedziałek, ale dzisiaj to naprawdę nie wiem, czy ktoś to zrobi. Wiemy, że zaczyna się na ma. Mhm. Ma dość długa nazwa. Egzotyczne państwo. W ogóle duże, tak naprawdę bardzo duże, tylko że bardzo mało ludzi tam mieszka i w ogóle no gdzieś tam hen. Niewiele osób cokolwiek, kiedykolwiek miał z tym krajem do czynienia. Mhm. Czy ktoś kojarzy nazwę? Może z tego filmiku dla dzieci, swoją drogą naprawdę śmiesznego momentami. Mhm. Pingwiny, co tam te pingwiny? Aha, że pingwiny ze... Mhm. No dobra, może ktoś będzie wiedział. Przepraszam Państwa najmocniej, ale coś mnie... Po tych urodzinach mamy... Gdzie moja woda? Że się bez wody nie przetrwam programu. Zaraz musi mi przynieść. No pewnie, że mi przynieść. Jeszcze kaszle. A, czas się skończył. A ja wygnałam reżysera po moją wodę. Dziękuję ślicznie. Dobra. To chwila, moment i kto tam ma pomysł. Poczekaj chwileczkę, bo ludzie czasem czekają na te zera, żeby wykręcić numer, także jedna osoba i kończymy. Kto skojarzył to wszystko i przypomniał sobie, że gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, jest jakieś takie państwo, które gdzie żyją leniwce i śpiewają. Nie pokazuj teraz tej odpowiedzi. Poczekaj chwileczkę, daj mi wykręcić numer z ludźmi. Ja tak mobilizacyjnie podyktuję Państwu nasz numer. Ja nie czekam na tłumy, tak. Nie czekam nawet, powtarzam, na 5 osób. Wystarczy jedna osoba, może jeden raz wykręcisz numer, trafisz na antenę. Kończymy tę grę, chcemy już robić dalej, bo to jest troszkę za trudne, ale wierzę w to, że gdzieś jedna osoba kojarzy tę nazwę. Mhm. Może ktoś spróbował nawet do nas zadzwonić wcześniej, ale nie trafił na antenę. Może warto spróbować raz jeszcze. Dyktuję numer. To jest numer i dla komórek, i dla telefonów stacjonarnych. Mam nadzieję, że kogoś za chwilkę usłyszę. O jaką nazwę chodzi? Państwo z czterema literami A. Masz, to może spróbuj. 704-304-304. I uwaga. Kogo usłyszę? Ma ktoś? Nie wymyślamy, nie robimy tam malana, coś tam, tak? Jest nazwa, jest. I jeśli jedna osoba wie, to dobrze, czekam, aż ktoś wykręci numer i trafi na antenę. Szansa na 2000 zł, ale ostatnia, bo czekają na nas następne zadania dość poważne, także zapraszam serdecznie. Kończmy to. Uwaga.
Szkoda, że wcześniej nie dałeś. Szkoda, że wcześniej tego nie wyświetliłeś. Wiesz, bo mi się wydaje, że wiele osób może nawet grało z nami tutaj, bawiło się w tych wcześniejszych częściach, przy tych poprzednich rundach, a teraz po prostu później ludzie zrezygnowali, bo jak się dowiedzieli, że jest tylko jedna taka nazwa, to wiesz, przełączyli telewizory i gdybyś wcześniej może to pokazał, to może by było więcej osób, które by znały odpowiedź, a teraz troszkę żeśmy utknęli z tym. No nie wiem, co mam zrobić, mam naprawdę wyświetlić nazwę. Ja nie jestem optymistką urodzoną, ale naprawdę, proszę Państwa, już przez lata współpracy z Wami naprawdę nabrałam takiego przeświadczenia, że zawsze gdzieś znajdzie się jedna osoba, która zna odpowiedź. Też mamy duży kraj, prawie 40 milionów ludzi. Oczywiście niestety nie wszyscy włączą na naszym programie telewizor w tej chwili, ale gdzieś tam siedzi ktoś, kto wie. Musi tak być. Ja nie widzę, co się u Państwa dzieje. Chciałabym, ale nie widzę. Także to ktoś z Was musi się zgłosić i podać odpowiedź. Myślisz, że ktoś wie? Ja nie wiem. Sądzę, że rzeczywiście to, co on tu wyświetla, te pingwiny, to jest chyba taki serial nawet jakiś. Ja już tego nie oglądam, ale kiedyś była fajna taka kreskówka o tych różnych zwierzątkach takich, które gdzieś tam pojechały. I się zdziwiły. Z zoo chyba w Nowym Jorku oni uciekli, tak? Ten lew, żyrafa, zebra. Z marzeniem, żeby gdzieś tam do natury wyjechać, a potem się okazało, że nie jest tak łatwo. Nie wiedzą ludzie, wiesz? Wydaje mi się, że nie wiedzą. Film już był dawno temu. Państwo, z którym nie mamy zupełnie nic wspólnego i po prostu ludzie nie kojarzą. To nie jest jakaś Mekka turystyczna, tak? Niewiele osób tam jeździ, nie znam chyba nikogo, kto by chciał tam pojechać. Daleko, biednie, jakieś dziwne choroby. Choć widziałam jedno ostatnie gdzieś tam piękne zdjęcie, jakaś taka aleja takich wielkich drzew, takich grubych, nie wiem, czy to były baobaby, czy co, ale naprawdę niesamowite zdjęcie. Natomiast chyba lepiej oglądać zdjęcia, bo kraj nieprzewidywalny. Nie mamy tam za dużo z nimi nic, no nie mamy nic wspólnego tak naprawdę, no coś tam może w historii kiedyś było, ale naprawdę to, no nawet nic nie jestem Państwu w stanie powiedzieć, tak. Kojarzy mi się z jakąś taką egzotyką, ale trochę niebezpieczną wręcz. Pamiętam, że kiedyś coś czytałam, że jakieś choroby dziwne, których już nigdzie nie ma, to tam są. Że gdzieś oderwany od świata. No i, jak to wszystko mówię, tym bardziej się zastanawiam, Piotrek, skąd u Ciebie taki szalony pomysł, żeby w poniedziałek zapytać ludzi, którzy właśnie skończyli ferie, skończyli weekend, skończyli karnawał, zapytać o jedną, jedyną nazwę z 200, o której nikt nie ma nic wspólnego, z którą nikt nie ma nic wspólnego, nikt tam nie chce jechać, nie był, nie zna nikogo, kto tam był. I my zadajemy pytanie. I tylko jedna, jedyna nazwa z 200 ma te 4 litery A. I to jest nasze pytanie na poniedziałek. Gdzie sam widzisz chociażby po mnie, w jakim ja stanie, ledwo co dotarłam. I jeszcze z chrypą. Kończmy to, wyświetlmy odpowiedź, nie wiedzą ludzie, nie znają, po prostu, no nie wiem, ten film był już też dawno temu, wiesz, no ty oglądałeś, bo masz małe dzieci, ale to myślisz, że każdy tak ma? Nie każdy. Niektórzy mają lżej. Jedna osoba, proszę Państwa, dyktuje numer. Dobrze, jeszcze nie wyświetlaj. Poczekaj, daj mi 3 chwile, dobrze? 3? 3 chwile. Wyłącz tą muzyczkę. 704-304-304. Jedna osoba, proszę Państwa, kończmy tę grę, bo naprawdę mamy mało czasu. Śmiało. Kto chciałby zagrać? Kto chciałby zagrać o 2000 zł? 2? Nie wyświetlaj jeszcze. Daj mi jeszcze te 2 chwile. Uwaga! Jedna osoba mi jest potrzebna, tylko że teraz. 1 i musi ktoś wiedzieć, proszę Państwa, nie wierzę, że
nikt zupełnie nie może sobie przypomnieć. 704-304-304. 2000 zł możliwe do wygrania. Jedna osoba mi jest potrzebna, ale już. Jaka to nazwa? Jedna, jedyna możliwa. Kto wie? Przepraszam najmocniej. Uwaga, czekamy na telefon. O, no i pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry. Madagaskar. Brawo, dokładnie tak. Madagaskar. Madagaskar, mamy wygrane 100 zł, a teraz pełna koncentracja, walczymy o bonus, tak? Ojej, co to mi się nie otwiera. No to czas start. Jak się nazywa osoba pracująca w samolotach i na statkach zajmująca się obsługą pasażerów? Stewardesa. Który polski reżyser stworzył takie dzieła filmowe jak Dziewiąte Wrota, Autor Widmo i Pianista? Polański. Jak nazywa się napój bezalkoholowy wytwarzany przez fermentację chleba? Kwas chlebowy. Jak nazywa się wczesny etap rozwoju mowy u dziecka? Pojawia się po krzyku około 6 miesiąca życia. Czas nam się skończył. Gaworzenie. Gaworzenie. Troszeczkę szybciej tam trzeba było tak podawać te odpowiedzi. To nie są trudne pytania, proszę Państwa. Nie szukajcie tutaj jakichś haczyków. Po prostu szybko lecimy. No, dobrze szło. Może przy następnej grze się uda ten bonus wygrać. Mam nadzieję, bo naprawdę widzę, że kolega dzisiaj jest łaskawy i te pytania są naprawdę proste. Także gaworzenie była odpowiedź, tak? Na następne. O, masz, Boże Święty, to musiał piłkę. Jak nie Madagaskar, to piłka nożna, na litość boską. Dobrze, proszę Państwa. No, oczywiście miałoby co innego. Oczywiście wyszło jak zawsze, że jakieś piłki, trudna zagadka. Dlaczego? Dlatego, że pani nie starczyło czasu na odpowiedzi na jeszcze te dwa pytanka. Bo gdyby pani zdążyła odpowiedzieć, to pewno byśmy nie mieli tych 2000 zł, tak? A tam kolega rozmawiał z panią przed chwilą jeszcze poza anteną. Pani mówi, że rzeczywiście trochę się, że znała tę odpowiedź jeszcze do czwartego, ale trochę już tam ją stres zżarł. Nie stresujemy się, tylko walczymy. Dzielnie walczymy, a my, ponieważ chcemy wydać jak najwięcej pieniędzy, jak już Państwu dzisiaj o tym wspominałam, to zostawiamy tę nagrodę. Ja bym nawet ją podniosła, bo te 2000 to naprawdę niewiele brakowało, a już byśmy to wydali. Także te 2000 tak troszeczkę żeśmy rzutem na taśmę odziedziczyli. Dorzućmy tu jeszcze 1000 zł, zwłaszcza, że ta gra jest trudna i też będzie wymagała od Państwa troszkę zaangażowania i koncentracji, a to nie są takie oczywiste cechy w tym momencie. Dobrze, zrobimy tak. Żeby jakoś w miarę szybko uporać się z tą zagadką, to co mogę zrobić, żeby Państwu pomóc, mogę ją powiększyć tak maksymalnie, poprosić kolegę, żeby ją powiększył i może byśmy dali taki czas na szukanie. Tak, bo trzeba szukać czegoś, zaraz powiem czego. Dobra, mamy powiększoną. I uwaga. Dobra, 2 minutki, czas na szukanie. Świetnie. To czas start. Nie dzwonimy. To jest najważniejsze w tym momencie. Nie dzwonimy. Przyglądamy się. I próbujemy znaleźć jeden obrazek inny od pozostałych. Proszę Państwa, troszkę przez tę czwartą rundę poprzedniej gry, przez ten Madagaskar, troszkę mało czasu mamy w tej chwili, ale właśnie dlatego dajemy teraz ten czas na szukanie, żeby każdy mógł się przyjrzeć, żeby każdy mógł się w to troszeczkę tak wgryźć i mam nadzieję, że za chwilkę wszystko się dobrze skończy i będziemy tę grę kończyć. Tak? Dlatego właśnie ten teraz taki prezent od nas, taki ochronny, można powiedzieć, czas, kiedy mam nadzieję każdy, kto ma chrapkę na 3000 zł, się przygląda i szuka obrazka różniącego się od pozostałych. Czyli jest jeden troszkę inny i ile tu jest tych obrazków? Z 50 w sumie. 49 dokładnie takich samych i jeden troszeczkę inny.
uważajcie, bo to jest dość sprytna zagadka, trudna, troszkę oparta na takim wrażeniu, złudzeniu optycznym. Ale weź mi tam nie szeleść w ucho. Coś tam zajada, czy co tam szeleści. 30 sekund, szukamy, patrzymy. Jest to A1, A1 analizujemy. Jeśli ktoś znajdzie ten obrazek, który się różni od pozostałych, sprawdza jego współrzędne. Co to są współrzędne? Litera A, B, C, D, E, tam są po lewej stronie. I cyfra 1 od 1 do 10, czyli dla przykładu A jak Ania 1, tak? Obrazek, tak podajemy odpowiedź po prostu, gdyby to było A1. Dobra, 3, 2, 1. Proszę Państwa, nie zmniejszamy, Piotruś, nie zmniejszaj tego. Nie. Zostawmy to w takim powiększeniu, bo boję się, że nikt nam tego nie rozwiąże, jak to zmniejszymy. A nie wiem, czy te, tam 3 minutki to było wystarczająco dużo. Natomiast odwołujemy okres ochronny, tak? Od tego momentu, kto pierwszy, ten lepszy. Znalazłeś, zadzwoń z odpowiedzią. Jeśli trafisz na antenę, podasz prawidłowe współrzędne, masz szansę na 3000 zł. Bardzo dużo pieniędzy. Myślę, że na razie niewiele osób zna rozwiązanie, o ile w ogóle ktoś. Także droga wolna. Nie lubię tej zagadki z piłką. Ja w ogóle nie lubię tych zagadek na spostrzegawczość, zwłaszcza, że koledzy tutaj się prześcigują w tej chwili w tym, który zrobi trudniejszą i której zagadki nikt nie rozwiąże. Tak, nie rozumiem do końca tego sposobu działania, no ale to ci moi reżyserzy jakoś trochę tak się zapędzili w taki właśnie kozi róg. No nic, tutaj coś tam się delikatnie pewnie jakoś przesuwa, coś. To raczej nie będzie tak, że czegoś nie będzie. Tak, w sensie, że na przykład, nie wiem, że na jednym obrazku będzie piłka do rugby. Tak, no nie spodziewajmy się czegoś takiego, zwłaszcza, że musicie Państwo pamiętać, że w naszym programie ta wysokość możliwej do wygrania kwoty jest uzależniona od poziomu trudności zagadki. Co w praktyce oznacza, żeby jak są duże pieniądze, to na pewno jest trudna zagadka. I też to działa w drugą stronę. Jeśli mamy trudną zagadkę, to mogę oferować właśnie większe te możliwe do wygrania kwoty. I w związku z czym od razu bym poprosiła kolegę, żebyśmy jeszcze troszkę podnieśli tę nagrodę. Dajmy 5000 zł tak dla równego rachunku. Skoro mamy przedostatni program w miesiącu, to naprawdę nie oszczędzajmy, nie musimy się tutaj szczypać, możemy wydawać ile wlezie. No i dobra, mamy 5000 zł na liczniku nagrodowym, brawo! Super, dużo pieniędzy, naprawdę dużo pieniędzy, proszę Państwa, bo jakby się komuś udało wygrać, to myślę, że byłaby wielka radość. Tylko, że czasu nie mamy, tak? To jest już wiadoma wszystkim sprawa, że takie dobre okazje mają jakąś ograniczony czas trwania, tak? To są jakieś takie czy promocje, czy coś tam, czy super okazje. To trwa przez chwilę. Tak też jest u nas. To jest jakaś okazja, naprawdę duże pieniądze możliwe do wygrania. No i coś za coś oczywiście. Państwo musicie się wykazać naprawdę super właśnie z koncentracją, spostrzegawczością, dociekliwością, pracowitością, taką cierpliwością. Wszystko to są cechy, zawsze sobie uświadamiam, jakie wymieniam, których brakuje tak naprawdę 99% ludzi. Więc szukamy kogoś no, wyjątkowego. No i też wyjątkowo dobrze można spróbować zarobić sobie. Dobrze, jedna osoba, literka, cyfra i może już możemy to zakończyć. Co? Bo my jesteśmy gotowi. My chcemy zakończyć. Troszkę za dużo czasu nam zabrała ta poprzednia zagadka z państwami, zwłaszcza ten z tym Madagaskarem. Też brawa dla pani, że udało się to rozwiązać, bo już naprawdę traciłam nadzieję.
A tak właśnie teraz widzę, że może nie ma tłumów przed telewizorem, może nie wszyscy są dzisiaj w pełnej gotowości bojowej, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto jakąś tam zagadkę naszą, każdą naszą zagadkę właściwie, do każdej zagadki znajdzie się ktoś, kto ją rozwiąże. Innymi słowy, każda potwora znajdzie swego amatora i teraz czekamy na takiego amatora. Litera, cyfra. Proszę tylko zapamiętać te współrzędne. Bo czasem się zdarza tak, że ktoś trafia na antenę i zaczyna tam coś kombinować, przypominać sobie a, to znaczy b, 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 tak? Nie ma. Litera, cyfra to musi być konkretna odpowiedź. Tutaj w grę wchodzą duże pieniądze, więc nie może być żadnych wątpliwości. Dobrze, czy ktoś już widzi? Ja wiem, że trochę na was napieram, że było mało czasu tak naprawdę, ale też i czekamy na, można powiedzieć, takiego eksperta, kogoś naprawdę dobrego. Ten sezon taki, ten moment, ten czas na szukanie dobiegł końca. To był jedyny taki, można powiedzieć, czas właśnie ochronny, tak? A w tej chwili już czekam po prostu, aż ktoś trafi do studia. Tych zagadek na spostrzegawczość mamy naprawdę bardzo dużo w naszych zasobach, w związku z czym tutaj możemy dzisiaj parę takich zadań zrobić. Nie wiem, czy tutaj troszkę nie za duży, nie za wysoki poziom trudności tak od razu został narzucony, ale może po prostu to też jest pierwsza zagadka na spostrzegawczość, może musicie się Państwo z tym jakoś oswoić. No, gdyby ktoś zobaczył, że któryś z obrazków jest troszkę inny, to zapraszam do telefonu, do studia. Właśnie, co jest fajne, że przy tych trudnych zagadkach możemy Państwu oferować te duże możliwe do wygrania nagrody, a biorąc pod uwagę, że mamy dzisiaj przedostatni dzień lutego i przedostatni program, no to naprawdę chcielibyśmy wydać. Na to, co tu jeszcze mamy do wydania, to są naprawdę jeszcze poważne kwoty. 5 chwil tylko. No ale co teraz tak nagle przyspieszyłeś? Słuchaj, Piotruś, to następnym razem zastanów się, jak wiesz, każesz szukać ludziom w poniedziałek jednego, jedynego państwa z 200, które ma 4 litery A, bo to było nie fair. Tam straciliśmy dużo czasu na tym po prostu. To daj 7000. Dobrze, niech będzie 5 chwil. Nie, on nie zmieni teraz, że na 10 chwil, bo nie ma czasu, bo jest plan, musimy ten plan wykonać, bla, bla, bla. A może skoro ludzie nie mogli znaleźć to Madagaskaru, to tutaj nie będą mogli znaleźć tej piłki, a skąd wiem? Dobra, już koniec tej gadki, dawaj 7000, niech będzie 5 chwil. Szukamy jednej osoby, tylko że troszkę właśnie na cito. Brawo. Brawo dla kolegi za te 7000, bo to jest duża sprawa. Szczęśliwy numerek. 27 dzisiaj też jest. Aha, czyli mamy 7 w dacie, dwie nawet, bo jeszcze 2017. Mam nadzieję, że cały ten rok będzie dla Państwa szczęśliwy. A tymczasem jeszcze tutaj dodatkowe wsparcie numerologiczne. Mamy 7 na początku kwoty możliwej do wygrania i mam nadzieję, że to wszystko spowoduje, że zaraz usłyszę telefon z odpowiedzią. Litera, cyfra. Dobrze, może ktoś dopiero teraz pomyślał sobie, fajnie by było te 7000 wygrać, migusiem rozwiążę zagadkę. Może to się nie odbyć migusiem, ale cieszę się, że pojawiła się chęć do współpracy. Proszę szukać jednego obrazka, który jakoś troszeczkę, naprawdę delikatnie i subtelnie różni się od pozostałych. Jest 49 takich samych. Ta piłka, tutaj uwaga na tę czerwoną plamę tam w lewym dolnym rogu obrazka, bo ta czerwona plama jest tutaj niby taki element, prawda, że flaga biało-czerwona. Tak naprawdę jest to specjalnie tak zrobione, żeby przyciągnąć Państwa uwagę, że tam automatycznie kieruje się nasz wzrok, przy czym niestety oczywiście jak to w naszych zagadkach, a zwłaszcza za takie pieniądze, to co przyciąga wzrok odciąga od tego, gdzie tak naprawdę jest różnica. Także bądź czujny, nie przegap niczego. Te różnice są naprawdę milimetrowe czasem, proszę Państwa. To są rzeczy, których większość osób bez okularów nie zobaczy. Także proszę włożyć okulary.
Ja ciągle jeszcze tych swoich nie zrobiłam. Też dostałam receptę na okulary, więc muszę sobie zrobić, żeby razem z wami rozwiązywać zagadki, bo na razie to ja nie widzę, czym się tutaj może to różnić. To jest drobiazg. To jest jakiś drobiazg. Trzeba być takim troszeczkę bardziej może szczegółowym, tak. To detale takie zauważać. No nie każdy też tak ma. Zwłaszcza cierpliwość, myślę, to jest cecha, której większości osób brakuje. I taki spokój, tak, bo do tego trzeba podejść z cierpliwością i spokojem. Wcale może nie trzeba będzie bardzo dużo czasu, tylko cierpliwości właśnie. Takiej systematyczności, lecimy A1, A2, A3 i każdy z każdym porównujemy. Też, no, nie każdy da radę, proszę Państwa, umówmy się. Szukamy jednej osoby. Jedna osoba nam wystarczy, żeby wszystko się, mam nadzieję, za chwilę dobrze skończyło. Dobrze, mamy 3 chwile, już widzę. Czasu troszkę zabrało nam poszukiwanie Madagaskaru, więc chcielibyśmy przyspieszyć, bo po prostu jakiś tam plan mamy do zrealizowania i chcielibyśmy, żeby to wszystko się zmieściło. Tak tutaj trochę napieramy na was, ale mam nadzieję, że gdzieś jest ktoś, kto już widzi ten różniący się obrazek. Nie szukaj drastycznych różnic. Nie spodziewaj się, że na jednym obrazku będzie Lewandowski, tak, zamiast tej piłki. No, tak dobrze to nie ma. Duże pieniądze możliwe do wygrania, bo wysoki poziom trudności. To są zagadki o poziomie trudności 9 na 10 w tej naszej skali takiej tutaj. Także to jedna osoba na 10 jest ewentualnie w stanie coś takiego rozwiązać. No, musiałoby być 10 osób przed telewizorem, żeby jedna może potrafiła to zrobić. Jeszcze ta osoba musiałaby wziąć telefon, zadzwonić do nas. No i tak też to później się koło zamyka i to trwa i trwa. Ale nie chcemy czekać dłużej niż maksimum jeszcze 3 chwile. Kończymy tę zagadkę. Literka, cyfra, jeden obrazek, troszeczkę inny, troszeczkę podkreślam. Także cierpliwie szukaj, cierpliwie, spokojnie. Ale jeśli znajdziesz, no to już wtedy trzeba przyspieszyć działania, łapać telefon, dzwonić. No w każdej chwili może trafić na antenę ktoś inny z odpowiedzią, także no, to jest gra na czas. Przeczekamy. Ja nie lubię za bardzo tej gry. Nie lubię w ogóle za bardzo zagadek na spostrzegawczość. Dlatego naprawdę mam nadzieję, że zanim jeszcze miną te 2 chwile, usłyszę telefon i ktoś to rozwiąże. Strasznie dawno tych piłek nie widziałam, ale z tego co pamiętam, to naprawdę jest troszeczkę oparte na takim... Nie, inaczej. Patrzysz, nagle wydaje ci się, to jest właśnie właściwe słowo, że coś jest z jedną nie tak. Coś tam jakby jest nie tak. Ale po chwili myślisz sobie, coś mi się wydaje i lecisz dalej. I szukasz gdzieś tej właściwej różnicy. Zatrzymaj się, wróć do tego, gdzie ci się coś wydawało, to pewnie jest to. To jest taka różnica właśnie, że masz wrażenie, że coś jest inaczej, ale chyba nie. Jest to naprawdę dość subtelna różnica po prostu. I tak przy takim kształcie, prawda, gdzie jest ta piłka, te takie, to się nazywa pięciokąty, pięcioboki, nie wiem jak się nazywa ta figura, Jezus Maria, sześciokąty, raz, dwa, cztery, pięć. Te takie czarne plamy, nazwijmy to łaty, tak, one też są... Też tam człowiek liczy, czy aby każda ma na pewno po 5, prawda, tych kątów, czy one mają 5. A to niekoniecznie to nie jest tak, to nie jest taki poziom, że gdzieś tam tej łaty brakuje, tak? To raczej jest coś troszeczkę inaczej, coś jest troszeczkę inaczej. Nie liczcie na to, że gdzieś po prostu nie będzie łaty, to by było... Na pewno nie byłoby wtedy za szansy na 7000 zł. To jest coś naprawdę takiego bardziej wysublimowanego. No dobra, szukamy jednej osoby, mamy ostatnią chwilę.
zakończmy już tę zagadkę, niech ona znika. Jakieś kwiaty, motyle, nie wiem, coś, nawet biedronki, żaby, cokolwiek, kaczki nawet niech będą, ale już nie chcę tych piłek, bo to jest naprawdę tutaj wyjątkowo taka złośliwa jest ta czerwona plama na tym obrazku, naprawdę, bo automatycznie nasz wzrok kieruje się na to czerwone, bo po prostu nasz wzrok kieruje się na czerwone, tak? I tutaj rzeczywiście to odwraca uwagę od różnicy i pewno przez to tyle czasu czekamy na zwycięzcę. Literka, cyfra, ostatnia chwila, proszę Państwa, szukamy zwycięzcę. Szukamy jednej osoby. Może wystarczy raz wykręcić nasz numer telefonu, trafisz na antenę i kończymy. Widzę właśnie, dobra. Zawsze my możemy też skończyć zagadkę, co oczywiście jest niezbyt szczęśliwym zakończeniem, ale i wolałabym tego uniknąć, ale jeśli okaże się, że nikt nie dał rady, że nie usłyszę telefonu, nikt mi nie poda odpowiedzi, no to nie będę też tak tutaj się upierać przy tym, prawda? Tylko pokażemy rozwiązanie i zagramy coś innego. Mamy mało czasu, proszę Państwa, także teraz muszę usłyszeć odpowiedź. Czy ktoś wie, który obrazek jest troszeczkę inny? Siedem zero cztery, trzy zero cztery, trzy zero cztery. Miej gotową odpowiedź, miej sprawdzone współrzędne. Może zapisać sobie warto tę literę, cyfrę, żeby to jak trafisz na antenę nagle nie wyleciało z głowy, dobrze? Kto widzi? Kto to zobaczył? Komu starczyło czasu, cierpliwości, spostrzegawczości, spokoju, zaangażowania, mocy, żeby w poniedziałek wpatrzeć się w te 50 piłeczek. Jak widzisz, to naprawdę brawo, bo różnica jest bardzo, bardzo taka drobna, no naprawdę drobna. To jest dyskretna sprawa, no naprawdę większość osób tego po prostu nie jakoś nie odnotowuje. A może komuś się właśnie wydarzy, chwila, coś tu jest nie tak. Ale nie potrafisz powiedzieć co. Ale to i tak pewnie jest właśnie ten obrazek, z którym coś tam ci się wydaje, że jest nie tak. Bo sprawdź współrzędne, zadzwoń, sprawdźmy. Ja nie widzę za bardzo tej różnicy. Nie wiem, dla mnie to jest może zbyt... Może właśnie dlatego, że tych okularów ciągle sobie nie zrobiłam. No nic, kiedyś to się wydarzy, że przyjdę w okularach z wami rozwiązywać zagadki, ale jeszcze nie dziś. Dlatego nie wiem, co tam. Coś tam drobnego jest, no bardzo drobnego. Ja się zastanawiam, czy w ogóle ktoś na to patrzy, czy w ogóle ktoś się temu przygląda. Czy, wiesz, że oczywiście, że możemy w tej chwili pokazać rozwiązanie, udowodnić Państwu, że tak, jeden obrazek się różnił i o, nie widzicie, ale jesteście słabi. Ale nie o to chodzi, no nie o to chodzi. Gdzieś na końcu tak naprawdę 27-28 lutego, to mi chodzi o to, żeby wydać pieniądze, zanim się miesiąc kończy. Więc myślę, że może jakbyśmy jeszcze jedną taką dogrywkę zrobili, przy czym może na tę dogrywkę zróbmy tak, zróbmy, Piotr, dorzuć tu jeszcze 3000, zróbmy 10 tysięcy. Wydajmy, jeśli się znajdzie ktoś, kto to rozwiąże, wydajmy, o ile się tylko da. Dorzuć, mamy 10 tysięcy złotych i powiększ to jeszcze na tę dogrywkę, dobrze? Zróbmy to duże, bo ludzie po prostu nie odnotowują takiego drobiazgu, wiesz, to musi być troszkę większe, bo to nawet nie widać, jak ja stoję tak daleko od telewizora, małego zresztą tutaj w studio, to naprawdę w ogóle ledwo co widzę, co tam jest, a co dopiero, że jest jakaś drobna różnica. 2 minuty do grywki, proszę Państwa. 2 minuty. Dobrze, to jest bardzo mało czasu, ale mam nadzieję, że komuś się uda. Podnieśliśmy nagrodę możliwą do wygrania do nawet 10 tysięcy złotych. Także jest naprawdę masa pieniędzy. Jest o co walczyć. Jest powód, żeby się troszeczkę zmobilizować. Na chwilę, bo to jest mobilizacja przez 1,5 minuty. No a potem sobie siedzisz, tak, z tymi 10 tysiącami. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to sobie możesz
spokojnie odpoczywać przez jakiś czas. A potem, mam nadzieję, na stałe będziesz już naszym graczem. Nie wiem, czy ktoś to zobaczy. Moglibyśmy już pokazać rozwiązanie i zabrać Państwu szansę na tę wygraną, ale trochę nam żal, bo kończy się miesiąc, a jak się kończy miesiąc, to mamy z tymi pieniędzmi, które nam jeszcze zostały po tym właśnie miesiącu, po grach różnych, których żeśmy nie zdążyli zagrać i bonusach, których nie wygraliście, możemy albo te pieniądze jutro po programie oddać do księgowego, albo możemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby trafiły do Was. No to zgadnijcie, co robimy. Właśnie widać. Migamy 10 tysiącami złotych. Bardzo dużo pieniędzy. Naprawdę, super. I czekamy na jedną osobę. Ja rozumiem, że może dzisiaj ten poziom trudności całego programu jest trochę za wysoki, szczerze mówiąc. A jak uważam, że poniedziałek to jest taki dzień, kiedy powinniśmy trochę odpuścić. No ale faktem jest, że jedna zasada jest, od której naprawdę nie ma odstępstw w naszym programie, że tylko za te najtrudniejsze zagadki możemy proponować te tak duże możliwe do wygrania nagrody, więc no, tego akurat musimy się trzymać zawsze. Czas mija, nawet nam się kończy 10, 9, czekam na jedną osobę. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, proszę Państwa, uwaga! Bo to już nie jest czas na przyglądanie się, nie wiem, na zastanawianie, tylko kończmy tę grę i już niech ktoś sobie te 10 tysięcy spróbuje wygrać. Który się różni? Który jest troszeczkę inny? Który obrazek jest... odniosłeś takie wrażenie, że o, jest troszeczkę coś z nim nie tak. Troszkę jakiś jest taki, jakiś inny. Tak, ale nie potrafiłbyś powiedzieć dlaczego. To właśnie to. A co więcej, proszę pamiętać, że nikt nie musi tłumaczyć, na czym polega różnica. Po to są właśnie po lewej stronie litery, a na górze cyfry, żeby podać współrzędne tego obrazka, z którym jest coś tam inaczej. Kto to widzi? Tak, ktoś radę sobie dzisiaj te 10 tysięcy wygrać? Słuchajcie. I znowu spada forma, jakoś spać mi się teraz zachciało, głowa mi boli, nie wiem, chyba dalej jest niskie ciśnienie, nie wiem, co tam się dzieje naprawdę. Też niewyspana jakaś jestem po weekendzie tak naprawdę, no ale mam nadzieję, że jest gdzieś przed telewizorem jedna osoba, która dzisiaj ma więcej mocy, lepszą formę psychofizyczną. Tam, nam tak naprawdę właśnie wystarczy jedna osoba i trudno też mi uwierzyć, że nikt nie dał rady. Czasem są takie sytuacje, że po prostu gdzieś ktoś siedzi, zna rozwiązanie, ale nie wiem, tam waha się zadzwonić, nie zadzwonić, a co tam, może pewnie nie wygram. Jak nie zagrasz, no to pewnie nie wygrasz, powiem więcej, nawet na pewno nie wygrasz, bo to nie spadnie z nieba, to trzeba coś tam zrobić, żeby zarobić. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale jeśli rozwiązałeś i znalazłeś ten jeden różniący się obrazek, to najgorsze masz już za sobą. Wiele osób może zerknie na to, zobaczy, że tam miga 10 tysięcy złotych i bardzo by chciało móc o te pieniądze zagrać, ale nie rozwiąże zagadki, bo nie da rady po prostu, nie zobaczy. Także no, mamy różne zagadki, dzisiaj była już i troszkę tamtej geografii, jakieś nazwy państw, coś, także dla każdego coś miłego. Myślę, że po to już nie będziemy grać chyba na spostrzegawczość. Zagramy jakiś wyraz do ułożenia, żeby było też coś z takiej krzyżówkowej, normalnej zagadki z literek. Tylko, że to już będzie za 50 zł znowu. Dobrze, łatwa zagadka za 50 zł, także jeśli uda nam się znaleźć teraz zwycięzcę, to jeszcze damy radę, ale teraz. No i co, myślę, że ktoś widzi? Nie widzą, to troszkę żeśmy dzisiaj, wiesz,
trochę dzisiaj żeśmy zrobili trochę gdzieś ten poziom trudności jest niedopasowany do dnia po prostu. Nie wierzę, że nikt nie widzi. Czekam na telefon. Kończmy to i róbmy dalej naprawdę już coś łatwiejszego, bo myślę, że trochę dzisiaj żeśmy nie dopasowali się z zagadkami do poziomu mocy. Ale nie wierzę, że nikt nie dał rady, proszę Państwa. Nie wierzę, że nikt nie dał rady. Myślę, że gdzieś ktoś jest, kto to widzi, tylko musiałby może wykręcić nasz numer telefonu albo może ponownie wykręcić. Ale co ty tam chcesz pokazywać? No poczekaj chwileczkę, no tak znienacka. No jak można tak znienacka? No dobra, mam nadzieję, że się uda. Do 13. Do 13, proszę Państwa. Dwie minuty, to jest troszkę ponad dwie minuty, trochę mało, ale no, jeśli rzeczywiście gdzieś jest ktoś, kto to rozwiązał, to liczę na to, że po prostu złapie telefon, wykręci numer i za chwileczkę się usłyszymy. Nie ma konkurencji, skończyły się ferie, szczerze mówiąc myślę, że tak jak patrzę, jak nam się dzisiaj rozwiązuje zagadki, to myślę szczerze mówiąc, że chyba wszyscy wrócili jednak do pracy po feriach i trochę nie bardzo mamy z kim grać. Także, a plus jeszcze myślę, że też dzisiaj jest słaba forma. Nie wiem, czy to jest kwestia ciśnienia, czy tego, że po weekendzie, czy tego, że poniedziałek, czy tego, że po ostatnim karnawałowym weekendzie, co dodatkowo jeszcze utrudnia dzisiaj koncentrację. Najpierw żeśmy z tymi państwami troszkę wypalili nie za dobrze. To jeszcze ten Madagaskar się okazało, że tylko jedno jedyne państwo ma te 4A. A teraz no naprawdę akurat ta piłka uważam, że jest słabym pomysłem, że to jest ciężka gra, że po prostu tutaj naprawdę ta różnica jest taka trudna do określenia, tak o co chodzi. No to jest taki drobiazg, że wiele ludzi naprawdę nie zwróci na to uwagi. To jest po prostu... Nawet nie to, że jest coś inaczej, bo to nawet nie jest inaczej, to jest coś tam tak jakby troszeczkę właściwie opiera się na takim wrażeniu w którymś momencie, oho, chyba z tą jedną coś jest nie tak i to jest najpewniej ta, mimo że nie potrafisz wytłumaczyć dlaczego coś z nią jest nie tak, to jest najpewniej ta. Dobrze, proszę Państwa, grajmy już o te 10 tysięcy złotych, bo pół minuty nam zostało, pieniędzy jest dużo, ale nie mogę już chyba dzisiaj grać takiej trudnej gry żadnej. Jeśli tego nikt nie rozwiąże, pokażemy rozwiązanie, zagramy łatwą grę literkową. Tyle, że to będzie gra, gdzie tam nagroda już nie przekroczy 50 zł. Także uprzedzam, że szansa na 10 tysięcy to jest tylko teraz. 6, 5, 4. Zaraz kończymy. Pokażemy, czy usłyszymy Was. Jak nie, to pokazujemy rozwiązanie. 13, bo do 13, czy ja powiedziałam w ogóle, że do 13, bo już nie wiem, tyle mówię. Do 13 czekaliśmy na telefon, jest 13, 13. Widzi ktoś? Jedna osoba mi jest potrzebna, proszę Państwa. Dobra, dyktuję numer, bo to trzeba, musimy się wyrobić w pół minuty. Zdążysz, jeśli widzisz rozwiązanie, zdążysz. Krótka piłka, może jeden telefon, a nawet 10 tysięcy złotych uda się wygrać. Tylko teraz, bo naprawdę już trochę mamy... Chcemy już tę grę, tę zagadkę wykopać dosłownie. Także uwaga, komórka, telefon stacjonarny. Kto chciałby spróbować, to można razem ze mną na 3-4. 7-0-4-3-0-4-3-0-4. Kto wykręcił numer? Usłyszę kogoś? Nie widzą ludzie tego.
Nie widzą, tak jak nie wiesz, większość osób nie kojarzy Ateo Madagaskaru, tak to po prostu to jest trudne. Wiem, nie ma może ludzi, wiesz, zbyt dużo przed telewizorem, jednak ta pogoda jest całkiem przyjemna, więc obawiam się, że nie mamy graczy przed telewizorami, a też liczymy na to, że gdzieś jakimś cudem trafimy na kogoś, kto rozwiąże naprawdę trudne zadanie, ale ciężko mi się pogodzić z tym, że nikt nie dał rady, dlatego tak jeszcze czekam. Jedna osoba, proszę państwa, szkoda mi tych 10 tysięcy złotych. Zagadka też mi się nie podoba, też uważam, że jest za trudna. Może większość osób rzeczywiście nie widzi tej drobnej różnicy, ale jedna osoba wystarczy, żeby wszystko się dobrze skończyło, żeby ktoś o te 10 tysięcy grał dziś. A tak to zamienię, już nie będzie takich kwot. Bo to ta łatwa zagadka z literkami to jest 30, 40, może 50 złotych. Nie wiem, czy jest sens czekać, wiesz, czy w ogóle ktoś widzi. To jest takie straszne. Może za mało było czasu, nie wiem, może trzeba było dłużej to mieć powiększone, no nie wiem. Byli ludzie przed telewizorem, jak żeśmy te państwa tam na początku proste z jedną literą A, z dwiema A grali, to co chwila był telefon. A wiesz, to jednak jest poziom trudności po prostu, robi swoje. Piotrek, zmieniajmy to, póki jeszcze jest czas. Naprawdę. Lepiej, żeby ktoś wygrał 50 zł, niż żebyśmy. Nie, no właśnie mówię, no dlatego właśnie mówię. Zmień, zanim nam wyświetlą koniec programu. No ale no to nie słyszę, że mówię, zmieńmy i na to mi wyświetlacie koniec programu. No ale widzisz, gdyby to nie był poniedziałek, no to bym była troszkę bardziej spokojna, ale teraz nie wiem, czy ktoś to dał radę rozwiązać, czy nie zostaniemy z tą zagadką w przedostatni dzień miesiąca, przedostatni program, kiedy tyle pieniędzy mamy do wydania, zostaniemy z zagadką, której może ludzie nie potrafią, wiesz, rozwiązać. Może w tej chwili nie ma nikogo, kto by to dał radę zobaczyć. Może, wiesz, to jest jeszcze taka, jak to się nazywało? Pomroczność jasna? Co miał kiedyś stwierdzone syn jednego z prezydentów, tak było, pomroczność jasna. Więc ja mam dzisiaj też taką pomroczność, patrzę i też nie widzę, no po prostu to jest naprawdę drobne. Nie mogę tego zmienić, proszę państwa, już, nie mogę tego zmienić, no co bym tutaj rąk nie załamywała, to nie da rady, bo w momencie mamy też, to jest kolejna zasada, ważna, że jak nam wyświetlą koledzy z emisji informację, że kończymy program, to po prostu nie ma już czasu tak naprawdę fizycznie na to, żeby zamienić na inną zagadkę i żeby ktoś ją zdążył rozwiązać. Ale ja nie wiem, czy ja znajdę w ogóle kogoś do tej zagadki. No chyba, że ktoś czekał na ostatni sygnał. To jest ostatni sygnał. Kończymy program. Tutaj już nie ma, tu już nic się nie wydarzy. Tak? O 14:05 w Polonii 1. Ktoś z moich kolegów będzie Państwu znowu dzisiaj próbował rozdać pieniądze, ale w tym programie już zostało nam tylko to, więc jeśli nie umiesz tego rozwiązać, no to dziękuję i nie dzwoń przypadkiem, żeby zgadywać, dobrze? Bo czasem ludzie mają pomysł, zadzwonię, będę strzelał, na chybił trafił. No jak dasz radę? Z 50 na chybił trafił jeden, to naprawdę jest mała szansa. Także ja bym wolała, żeby tylko jedna osoba wykręciła mój numer, ale taka, która naprawdę widzi. Ktoś naprawdę dobry w tym. Ale wolałabym, żeby wykręciła, żebym usłyszała taką osobę jeszcze dzisiaj, proszę państwa, na antenie, bo jak nie, to nam przepadają pieniądze, szansa, czas. A kończymy program. To się teraz musi wydarzyć, w najbliższym czasie. Jedna osoba, literka, cyfra. Zobaczyłeś? Widzisz, że jeden z tych obrazków jest troszkę inny? Chciałbyś spróbować zagrać o 10 tysięcy złotych? Nie mogłeś się zdecydować? Może już wcześniej zobaczyłeś, ale myślałeś, a może za chwilę, może jeszcze coś tam, nie wiem, dopiję kawę, zjem obiad czy coś tam. To już nie ma czasu na to. Zostaw wszystko inne. Jeśli chcesz zagrać o te pieniądze w tym momencie, to teraz, bo mamy raptem 1,5 minuty. A jeszcze zdążysz.
Jeszcze zdążysz, ale to teraz trzeba już dzwonić. Czas start. Dobra, koniec programu. Kończymy na dziś. Natomiast to, co najważniejsze, jeszcze może się wydarzyć. To jest wspaniałe, proszę Państwa. Mamy jeszcze ciągle szansę na to, że ktoś wygra tutaj dziś w ciągu minuty nawet 10 tysięcy złotych. Tak, tylko trzeba spróbować. Jak nie zagrasz, to na pewno nie wygrasz. Ostatnio przekonuję się, że takie truizmy naprawdę mają w sobie czasami bardzo dużo mądrości, naprawdę, bo to nie da rady inaczej. Weź telefon, wykręć numer. Przede wszystkim mam nadzieję, że widzisz ten różniący się obrazek. Zapamiętaj współrzędne tego obrazka, bo o to będę prosić. Jeśli trafisz na antenę, podajesz literę i cyfrę określającą położenie tego różniącego się obrazka na tej plansze. Także bądź gotowy. Już na antenie nie ma czasu na to, żeby szukać. Także 30 sekund. Kończymy program. Jeszcze wszystko się może zdarzyć. Jeszcze ktoś może w ciągu 20 paru sekund wygrać nawet 10 tysięcy złotych. To jest bardzo fajne w naszym programie, że naprawdę do końca wszystko się może zdarzyć. Pod warunkiem, że gdzieś ktoś rozwiązał tę zagadkę. To jest mój największy lęk w tej chwili. Czy ktoś dał radę? Czy dał ktoś radę? 5, 4, 3, 2, 1. No. Nie wiem. Jedna osoba. Uwaga. Kto to będzie? Coś ci się może wydawało, że z jednym właśnie obrazkiem jest coś jakby troszkę nie tak, troszkę coś tam jakby ci się wydawało, że coś jest inaczej. To jest najpewniej to, tak? Trudno powiedzieć, o co chodzi, ale po to są właśnie te współrzędne, żeby nie trzeba było o tym opowiadać. Tylko, że już za chwilę będzie za późno. Przy łatwych grach dużo ludzi wykręca nasz numer telefonu, bo dużo ludzi zna rozwiązanie. Szybko ktoś trafia na antenę. Przy tych trudnych, no niestety jest na odwrót. Siłą rzeczy niewiele osób do nas zadzwoni, bo niewiele osób umie to rozwiązać. Może warto spróbować raz jeszcze. No, to jest ostatnia szansa, bo po prostu kończymy program, a musimy znaleźć zwycięzcę. Uwaga, jeszcze czekam. Jeszcze czekam. Jeszcze nie pokazaliśmy rozwiązania. Jeszcze nikt nie trafił na antenę. Jeszcze każdy ma szansę. Ale naprawdę to jest ostatni moment, bo zaraz po prostu koledzy z emisji wyłączą nas z anteny. Nie widzą ludzie tego. Wiesz co, to jest jednak troszeczkę za drobna różnica, taka naprawdę specyficzna, bo trudno powiedzieć, o co chodzi, dlaczego jest coś inaczej, dlaczego jest coś inaczej. Są wszystkie te łaty, wszystkie są takie same, jeszcze to czerwone odciąga uwagę, no niestety. Ale nie musisz mówić, na czym polega ta różnica. Rzeczywiście byłoby to trudne do określenia, ale po prostu tylko te współrzędne, litera, cyfra. A jak Ania 1, znaczy, to nie jest odpowiedź, to jest przykład, tak, żeby nie było wątpliwości. Jeszcze ktoś ma szansę wygrać 10 tysięcy złotych. Proszę Państwa, my musimy kończyć program. Nie chcemy, żeby tak poszło na marne tyle czasu i szansa na takie pieniądze. Niech ktoś spróbuje chociaż sobie te pieniądze wygrać. Śmiało, jeszcze zdążysz. Jeszcze zdążysz, jeszcze tu jestem. Jeszcze nikogo nie słyszeliśmy, nikt nie podał odpowiedzi, nie pokazaliśmy jej. Jeszcze dasz radę. Tylko teraz, bo to naprawdę jest ostatni gwizdek. Ostatni dzwonek, nie wiem jak to tam się mówi. Miesza z tym, w każdym razie już. 704 304 304. Kto dał radę? Kto sobie z tym poradził? Jedna osoba nam wystarczy, żeby się wszystko dobrze skończyło. Jeszcze czekam. Jeszcze poczekajmy. Nie wyświetlaj rozwiązania do ostatniej chwili. No, czy to naprawdę trzeba mówić? Czekamy. Jeszcze ktoś tu trafi.
Rzutem na taśmę, proszę Państwa, bo będzie za chwilę za późno. Ja naprawdę muszę znaleźć zwycięzcę. Nie mogę tak zakończyć programu. Jest tam ktoś na pewno, kto rozwiązał, tylko niech się zdecyduje, weźmie telefon i szybciutko dzwoni, bo tutaj się nie ma nad czym za długo myśleć. No, to już nie jest czas na zastanawianie, to jest czas na działanie. Szansa na 10 tysięcy złotych. Nie przegap. Litera, cyfra. Może być nawet 5 tysięcy za literę, nawet 5 tysięcy za cyfrę. Na bogato. No, no, no. Ja wiem, że jest ciężko. Słuchajcie, naprawdę wiem, że to jest ciężka gra i że dzisiaj jest taki, no mało taki zmobilizowany dzień, ale naprawdę nie wierzę. Znam Państwa zbyt długo, żeby uwierzyć, że nikt nie dał rady. Mogę uwierzyć, że ktoś jeszcze nie wziął telefonu, nie wykręcił naszego numeru, ale że nikt nie dał rady, nie wmówicie mi. Dlatego jeszcze czekam, bo to jest ta ułamek sekundy, jedna decyzja, dobra, dzwonię. No to dawaj, 704-304-304. Komórka, stacjonarny, to już wszystko jedno, byleby trafić na antenę. I kto wykręcił ze mną numer? Kto rozwiązał zagadkę? Litera, cyfra, bądź gotowy do odpowiedzi. To bardzo ważne, żeby tu się nie pomylić, prawda? Kogo usłyszę? Nie wiem, nie ma ludzi przed telewizorem. Wiesz co, takie pieniądze gramy w poniedziałek. To rzadko kiedy takie pieniądze w poniedziałek się pojawiają u nas w programie. Dzisiaj tak, bo to jest przedostatni program w miesiącu, a mamy jeszcze dużo do wydania i dziś, jutro chcemy to po prostu Państwu dać wygrać. No, dlatego jeszcze czekam. Nie pokazuj rozwiązania, czekamy jeszcze. Jeszcze jest szansa, jeszcze ktoś tu zdąży trafić. Tylko czy ktoś zna rozwiązanie, czy ktoś zobaczył, że z jedną z tych piłek jest coś tam troszeczkę jakby inaczej, troszkę nie tak, troszkę jakoś tam coś jakby, tak? To wystarczy, to pewnie jest ta właśnie. Ostatnia szansa, zaraz będzie za późno. 704-304-304, uwaga! Ostatni raz. Uwaga. Czekamy na połączenie. Jeszcze zdążysz. Jeszcze. Zobaczcie, czekam. Uwaga. Śmiało. Dasz radę. Uwaga. Proszę Państwa, jeszcze tu jestem, ale naprawdę musimy kończyć. My nie mamy w ogóle czasu. Szybciutko. No jedna osoba chociaż, jeden telefon. Niech usłyszę. I śmiało. Uwaga, a jednak ktoś chyba wie. Zobaczymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? D9. Brawo. Brawa dla pana. Tak jakby była przesunięta, prawda? Coś tam tak była delikatnie przesunięta, także to naprawdę nie było proste, ale cieszę się, że udało się panu to zobaczyć. Mamy stówkę, walczymy o bonus, także pełna koncentracja, trzymam kciuki i start. Jak się nazywa dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z określonej usługi, na przykład wejścia na mecz, do kina czy do autobusu? Bilet. Jaką nazwę nosi osoba sprawująca najwyższą władzę w państwie o ustroju monarchicznym? Jest to osoba najczęściej koronowana w specjalnym obrzędzie. Król. Jaką nazwę nosi 10. rocznica ślubu? Ojej. Nie jestem po ślubie, więc nie wiem. Strzelamy? Czas nam minął. Cynowa. 10. rocznica ślubu jest cynowa. Dziękuję. Do widzenia.
Walczysz od lat.